Kazimierza Wysockiego. A żyli w składzie Janusz Kasprowicz, który już tutaj jest, Ewgen Malinowski. Ewgen, teraz dla ciebie czas. No tak, odłóż kanapkę. Jest, brawo. I Janusz Develsem, dziennikarz trzeciego programu Polskiego Radia, człowiek znany z Krainy Łagodności, przewodniczący jury. Obejrzeli, wysłuchali występy i podjęli jedynie słuszną decyzję. A o tej decyzji pan przewodniczący jury będzie łaskaw teraz wszystkich poinformować. Nastąpi wręczenie nagród. Panie przewodniczący. Dzień dobry państwu. Nie wziąłem okularów, ale spróbuję. Jury 7. Festiwalu Wołodia pod Strzelińcem w składzie Janusz Kasprowicz, Ewgen Malinowski i Janusz Develsem przewodniczący postanowiło przyznać trzecie miejsce, nagrodę rzeczową i zaproszenie do tego koncertu Zofii Banaszak z Ostrowa Wielkopolskiego. Prosimy. Widać, że to była niespodzianka, ale Zosia już biegnie do nas. To tak trochę jak w piśmie. Ostatni będą pierwszymi. Zosia siedziała w ostatnim rzędzie. Mama ucieszona. Gratulujemy mamie. Fajnie. Ale Zosi gratulujemy jeszcze bardziej. To jest nagroda. To nie jest pusty pokrowiec, to jest fajnie. Fajnie, prawda? Ja będę tłumaczył, co mówi przewodniczący. Proszę zostać z nami, bo będzie występ teraz natychmiast, więc proszę nigdzie nie iść. Dobrze, dobrze, okej. Wracamy do protokołu. Drugie miejsce, nagrodę rzeczową i zaproszenie do tego koncertu Eugeniuszowi Kiemiennikowowi z Warszawy. Eugeniusz Kiemiennikow, zapraszamy. Biegnie. W świetnej formie. Był tutaj 3 lata temu, jest i teraz. Nic się nie zmienił. Absolutnie nic. Tu burza braw, tak, patrzcie, to jest wejście. Może się nie obrazi, jak powiem, że to Gandalf biały jest. Nie. Panie burmistrzu, mam taką prośbę, jakby pan mógł odpiąć, że tam reszta też jest, że to nie tylko gryf. Bo niektórzy mówią, a co tam jest dalej? No jest gitara, cała gitara. Proszę bardzo. Salutenga, jaka piękna. Proszę zostać z nami. Kontynuujemy. Pierwsze miejsce, nagrodę rzeczową, a także weekend w hotelu Fryderyk w Dusznikach Zdrój i zaproszenie do tego koncertu Arturowi Goncarzowi z Warszawy. To muszę wam opowiedzieć o kulisach tego występu. Otóż ten zdolny mężczyzna przyjechał tutaj, myśląc, że tutaj jest konkurs i ledwo zdążył na przesłuchanie. I wygrał. Proszę bardzo. To jest całość. Całość. Jeszcze proszę.
Gratulacje od jury. Bardzo proszę laureatów, żeby pozostali, bo to nie koniec wyróżnień. Jury przyznało jeszcze jedno wyróżnienie. Tak, no oczywiście wszyscy laureaci pojawią się w dzisiejszym koncercie, choć nieco później. Natomiast jury postanowiło jeszcze wyróżnić zaproszeniem do dzisiejszego koncertu Henryka Żukowskiego z Lubina. Zapraszamy na scenę i ten występ, pan Henryk Żukowski, to wyróżnienie zostanie zrealizowane za chwileczkę. Zapraszamy po gratulacje. Fantastyczny reprezentant Lubania. Żaden z laureatów nie wiedział, że będzie laureatem, dlatego nie czekali tutaj przy scenie, tylko byli wśród swoich bliskich i znajomych. I to są laureaci tego festiwalu. Zobaczcie, jacy piękni. Jeśli ktoś chce im zrobić zdjęcie, proszę bardzo. No ale to nie koniec przyjemności, nie koniec nagradzania. Pan burmistrz Jan Bednarczyk i pan dyrektor Marek Kusiakiewicz mają kolejne prezenty, ale już powiedzą komu, za co. Z największą przyjemnością panu Januszowi Kasprowiczowi, inicjatorowi, pomysłodawcy, duszy tego wydarzenia. My go tam wspieramy dzielnie, jak nadążamy i on się z tego cieszy, to my też. Janusz, tobie najlepsze życzenia i podziękowania. Tylko nie zaprzestań, ani takie myśli do głowy nie dopuszczaj. Gaju trwa i trwać będzie, a bez ciebie będzie piękny, byłby bliski, a tak pięknieje. Dziękuję. Proszę bardzo. To zdradzę wam tajemnicę, że Janusz już myśli o następnym roku. I kolejne wyróżnienie, kolejny prezent. Pani sołtys, Ziuta, moja droga koleżanko, tutaj na scenę prosimy cię. Nie schodź z tej sceny, choćby nie wiem, jakie tutaj gromy na ciebie spadały. Trwamy już. I pamiętaj, jak to na moim podchalu mówią, nigdy nie może być tak źle, że nie mogło być gorzej jeszcze. Także... Nieco wzruszona, ale trudno się dziwić. To jest pani sołtys, która stworzyła tutaj warunki, obdarzyła tą imprezę serdecznością i nas wszystkich też serdecznością darzy. A ponad wszystko piecze fantastyczne ciasta. Wielkie brawa dla Ziuty. Proszę. To dla wszystkich nagrodzonych. Hip, hip! Hip, hip! Hip, hip! Jeszcze nie koniec. Jeszcze nie koniec. A dlaczego no to teraz? Z uwagi na to, ja chciałbym się odwdzięczyć panu burmistrzowi. No nie mam tego w scenariuszu. No taka niespodzianka. No dziękuję bardzo, to naprawdę nie trzeba było. Za wsparcie i w to, że pan burmistrz uwierzył, że mogą tu się takie wydarzenia i festiwale odbywać. Panie burmistrzu, dziękuję bardzo za wsparcie festiwalu i za wszystko, co pan robi, aby tutaj się mogło się odbyć to. Niemożliwe. Oddałeś swój prezent od burmistrza burmistrzowi? Przekazał mi własną nagrodę. Proszę państwa, to każdy obdarowany może z darem czynić, co chce, ale to tak by mi dał kawałek swojego serca. Przepraszam tylko, że ja już mogę tu wiele rzeczy zrobić, patronować, ustawiać sceny, kozi, trawniki, tylko nie każcie mi śpiewać. Bardzo dziękuję. Bardzo jest miło was widzieć na tej scenie, cudownie i fantastycznie, ale idźcie już sobie na widownię, bo ten festiwal jest także dla was, bo to święto muzyki jest także dla VIP-ów. Natomiast bardzo proszę wyróżnionego i laureatkę trzeciego miejsca o to, żeby pozostali. Henryk Żukowski idzie po gitarę swą. I on jako pierwszy z laureatów, zupełnie niespodziewanie dla niego i dla nas, wyróżniony przez jury, bo takiej nagrody w regulaminie nie było, zaśpiewa jedną ze swoich piosenek.